Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, dzisiejsza liturgia słowa zdaje się być takim mocnym wezwaniem albo nawet mocnym rachunkiem sumienia dla każdego z nas. Słyszymy w Ewangelii słowa Jezusa, który mówi: nie każdy. Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie. Zobaczcie, moi kochani, w tym dzisiejszym kontekście Adwentu, przygotowania się poprzez liturgię do świąt Bożego Narodzenia, jak to nam jest powtarzane od pokoleń, do spotkania z Chrystusem, który ma przyjść na końcu czasów. Jezus przestrzega: nie każdy, kto mówi mi: Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Więc zauważcie, moi drodzy, że nie wystarczy tylko deklaracja. Nie wystarczy wyznanie wiary ustami. To za mało, kiedy mamy wpis w Księdze Chrzcielnej, że dokonał się przed laty akt chrztu, że przez sakrament zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. To za mało. Jezus mówi: ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I to jest, moi drodzy, zaproszenie. To nie jest oskarżenie nikogo z nas. Pan Bóg jest doskonale świadomy naszych słabości, naszych niedoskonałości, ale Pan Bóg przecież jest dobrym Ojcem. Ojcem, który miłuje swoje dzieci. I właśnie Jezus poprzez te słowa zaprasza każdego z nas do tego, abyśmy odkrywali w naszym życiu wolę Ojca, który jest w niebie. Abyśmy za tą wolą mogli podążać. Zauważmy, moi drodzy, jakże dzisiaj często w jakichkolwiek sferach życia człowiek kieruje się tylko i wyłącznie własnym widzimisię. Tak mi się wydaje, tak sądzę. Jak bardzo mocno wyeksponowane jest dzisiaj moje zdanie. Jak bardzo poprzez to moje zdanie tak naprawdę na piedestale człowiek stawia dzisiaj samego siebie. A tym samym, można powiedzieć, detronizuje Pana Boga. Żyjemy w przedziwnych czasach, które w centrum świata stawiają własne ja. Ale Pan Jezus nas dzisiaj niejako przestawia z tych torów. Nie deklaracja, ale wola Ojca. To nie znaczy, że wola Ojca będzie zawsze sprzeczna z moim zdaniem, z moim myśleniem, z moim pojmowaniem tej czy innej rzeczywistości. Ale ważne jest to, abyśmy potrafili zapytać się, czy właśnie ta decyzja, czy właśnie to, co teraz czynię, czy to, co zamierzam uczynić, jest zgodne z wolą Ojca, który jest w niebie. Czy to jest faktycznie ta droga, którą iść
powinienem. Niełatwo jest odkryć wolę Ojca, kiedy nasza znajomość Ojca jest niewielka. I to jest znowu zaproszenie, kochani, do nas, do każdego z nas skierowane, abyśmy poznawali Pana Boga, abyśmy poznawali to, co Bóg objawia nam o samym sobie. List do Hebrajczyków nam powie, że oczywiście w najdoskonalszy sposób Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. W tych ostatecznych dniach, mówi autor listu do Hebrajczyków. I tu myślę, że warto sobie w czasie tej drogi adwentowej, w sumie na samym początku tej adwentowej drogi, może po raz kolejny w życiu, zadać pytanie, na ile znam Chrystusa? Na ile znam Pana Boga? Na ile znam to, co Pan Bóg o sobie objawia? I tu nie chodzi wcale o prawdy katechizmowe, tu nie chodzi o znajomości co do wersetu Pisma Świętego, każdego wersetu, każdego rozdziału, każdej księgi, ale to jest pytanie o to, jak głęboko, jak blisko żyje Pana Boga. Tak w codzienności. Jak blisko pozwalam Panu Bogu wchodzić w moje życie. Może się zdarzyć tak, czy nierzadko się zdarza, że sprawa wiary, mojego bycia w Kościele, mojej modlitwy, to jeszcze jest sprawa Pana Boga. A często jest tak, że sprawy małżeńskie, problemy małżeńskie, sprawy związane z finansami, sprawy związane z relacjami wcale nie są oddane Panu Bogu. Próbuję na własną rękę rozwiązywać problemy, próbuję na własną rękę stawiać czoła tym różnym sytuacjom, które mnie spotykają, radością, smutką. A Jezus dzisiaj znowu nas zaprasza do tego, żebyśmy budowali na skalę. I zobaczmy, usłyszmy te słowa, każdy więc, kto tych słów moich słucha. Kochani, w Kościele czy w kościołach chrześcijańskim są miliony ludzi i słuchają słów Chrystusa, i słuchamy słów Ewangelii, i słuchamy Starego, Nowego Testamentu. Ale zobaczmy, co mówi Jezus. Każdy, kto tych słów moich słucha i wypełnia je. Znowu nie wystarczy słyszeć. Znowu nie wystarczy słuchać, ale trzeba wprowadzać te słowa w czyn. Co jest dzisiaj wolą Ojca, który jest w niebie wobec każdego z nas? Kiedy czytamy Słowo Boże, a może kiedy słuchamy nauczania Kościoła, wraz z Chrztem Świętym, który uczynił mnie i Ciebie dzieckiem Bożym, Ty i ja otrzymaliśmy bardzo konkretne zadania, konkretną misję. Wielki dar oczywiście, bo jestem dzieckiem Boga, ale też konkretną misję. Tą misją jest wprowadzanie słów Chrystusa w czyn. Wprowadzanie ich w życie, wypełnianie je. Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, w pierwszych słowach mówi o tym, że jesteśmy powołani wszyscy, nie tylko księża, osoby konsekrowane, zakonnicy, misjonarze, ale wszyscy ochrzczeni jesteśmy do tego, żeby ewangelizować. Co to znaczy ewangelizować? To znaczy prowadzić innych do Chrystusa. Nie tylko nauczać praw katechizmowych, nie tylko prowadzić dzieci na lekcje religii czy na adwentowe roraty, ale prowadzić do spotkania z Chrystusem. Ale żeby doprowadzić kogoś do spotkania z Chrystusem, trzeba się zapytać, czy ja już go spotkałem. Czy faktycznie ja słyszę, potrafię usłyszeć Jego głos, Jego słowa, czy potrafię w moim życiu wprowadzać je w czyn. Jeśli tak się dzieje, to fundament mojej wiary, fundament mojej rodziny, fundament mojego życia jest mocny. I żadne przeciwności tego świata, żadne filozofie, żaden światopogląd przeciwny Ewangelii nie zburzy tego, czego fundamentem jest Słowo Boże. Ale wystarczy słuchać i nic z tym nie robić. Każdy zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, słucha, a nie wypełnia. Ten fundament jest słaby. Byle wicher, byle przeciwności zburzą gmach, który
zbudowałem tylko na słuchaniu, a nie na wprowadzaniu w czyn. Kochani moi, niech ten czas będzie dla nas otwarciem się na to, co Bóg mówi każdego dnia. Bóg nie jest Bogiem milczącym. Bóg jest Ojcem, który przemawia do serc i umysłów tych, którzy chcą przyjmować Jego Słowo. Niech to będzie dla nas zaproszenie nie tylko na czas tych kilkunastu, kilkudziesięciu dni, ale na każdy dzień życia, abyśmy słuchali, co Bóg ma do powiedzenia i Jego Słowo wprowadzali w czyn.